Cześć, z tej strony Paweł Bartocha i w imieniu superauto.pl zapraszam Was na test Range Rovera Velara, samochodu, który wręcz emanuje lifestyle'owym charakterem i stanowi alternatywę dla luksusowych limuzyn. SUV-y Range Rovera były od zawsze kojarzone z kanciastymi, z dość topornymi samochodami, które zapewniały nie tylko ponadprzeciętne właściwości terenowe, ale przede wszystkim nieprzyzwoicie wysoki wręcz poziom komfortu i luksusu, stąd też uchodziły za wzór ekskluzywności, jednocześnie nie bez kozery były nazywane klasą S wśród SUV-ów. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Range Rover Velar zadebiutował w 2017 roku. Ma on trafiać do bardziej aktywnej klienteli, ma on trafiać do młodszych klientów, którzy stawiają też na design, na bardziej lifestyle'owy wygląd oraz na aktywny tryb życia. Samochód jest bliźniaczą konstrukcją Jaguara F-Pace'a, którego też kiedyś miałem okazję testować. Mimo to jest on nieco większy od swojego koncernowego brata, ponieważ mierzy blisko 4,8 metra długości, a więc o jakieś 7 cm więcej niż Jaguar. Jednocześnie rozstaw osi imponuje, bowiem wynosi aż 2,87 metra, więc jest to naprawdę sporo, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kabinie, o czym zresztą Wam opowiem później. Tym, co mnie zachwycało już w momencie debiutu auta w 2017 roku, były jego płynne linie, był jego design, którym się wręcz zachwycałem. I kiedy przyszło mi obcować pierwszy raz z samochodem marki Range Rover, oczywiście Velarem, wówczas to wrażenie tylko się spotęgowało. Mamy oczywiście też masywny grill, charakterystyczny dla Range Rovera, smukłe reflektory w pełni LED-owe, które w nocy zapewniają doskonałą widoczność. Znakomicie oświetlają też pobocza, zakręty. Są to inteligentne reflektory, które też nie rażą kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka. W oczy rzuca się też spory napis Range Rover. Napis jest czarny, tak samo czarna jest atrapa chłodnicy oraz wstawki na zderzaku, co ma związek z tym, że mamy do czynienia z wersją Air Design i elementy pakietu Air Design Black, czyli też czarne wstawki z plastiku na masce imitujące wyloty powietrza, czy też właśnie wspomniane nakładki na przedni zderzak, czy splitter na przednim zderzaku, a także tylny spoiler. To wszystko ma nadawać autu dodatkowego pazura, dodatkowej agresywności. Jednocześnie pokazuje, że design Range Rovera Velara jest swoistym ucieleśnieniem nowoczesności i elegancji. Pod maską testowanego Velara pracuje podstawowa jednostka benzynowa o pojemności 2 litrów. Jest to motor z rodziny Ingenium, który pracuje również pod maskami Jaguarów. Jednostka rozwija 250 koni oraz 365 Nm. Okazuje się całkowicie wystarczająca do tego modelu. Rozwija 100 km na godzinę w nieco ponad 7 sekund i rozpędza się do około 230 km na godzinę. Silnik jest to nowoczesna konstrukcja, która łączy przyzwoitą ekonomię z dobrymi osiągami. Dopiero patrząc na sylwetkę pojazdu widać, jakim Velar jest pięknym, majestatycznym i reprezentacyjnym samochodem. Spójność stylistyki Velara podkreślają dodatkowo zintegrowane z nadwoziem klamki, które wysuwają się przy każdym otwarciu samochodu i wchowają przy każdym zamknięciu auta. Możemy to zrobić także z pozycji kierowcy. Wygląda to niesamowicie i jednocześnie futurystycznie. Do eleganckiego charakteru Velara pasuje także opcjonalny lakier metallic Bright Blue, który dobrze koresponduje z czarnymi wstawkami, czy to w postaci wykończenia słupków, czy to w postaci obudowy lusterek bocznych, a także z bardzo zgrabnie wkomponowanymi relingami dachowymi oraz sporym dachem panoramicznym, który kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, jednak bardzo poprawia atmosferę w kabinie, o czym później się przekonacie. Design pojazdu naprawdę mi odpowiada, naprawdę mi się podoba. Jednocześnie sylwetka pokazuje, że auto jest dosyć spore, jest on dosyć wydłużony. Sylwetka trochę bardziej jest kanciasta niż w przypadku Jaguara F-Pace'a. Jednak mimo to widać pewne nawiązania do koncernowego brata, zwłaszcza w postaci słupka C i opadającej linii dachu, która też łączy sportową elegancję z takim nowoczesnym i takim retrofuturystycznym designem. Kończąc wątek estetyki z zewnątrz, warto wspomnieć też o spójności, jaką prezentuje tył pojazdu. Mamy tutaj szerokie, charakterystyczne dla nowych Range Roverów reflektory, połączone czarną blendą, która też zawiera spory napis Range Rover.
a także czarny dyfuzor, który jest całkiem spory. Jednak jest on tylko atrapą, bowiem prawdziwe rury wydechowe skrywają się pod nim. Samochód ma ciekawe trójwymiarowe reflektory, które mają atrakcyjne dla oka i wyróżniające się na drodze grafiki, a także w pełni LED-owe mocne oświetlenie, także świateł wstecznych oraz mocno zachodzące na boki klosze, które nawiązują też do, swoim wyglądem do przednich reflektorów. Pora zajrzeć teraz do bagażnika Velara. Okazuje się on całkiem pojemny, estetycznie wykończony. Wielkością przypomina on bliźniaczego Jaguara F-Pace'a, a więc jest całkiem płytki, jednak dość długi. Przez to wakacyjne walizki zmieszczą się bez problemu. Mamy również szereg funkcjonalnych rozwiązań, czy to w postaci siateczki do utrzymywania porządku w bagażniku i na przykład zostawienia tam drobiazgów, czy też w postaci haczyków na zakupy, a także wajchy do składania oparć kanapy. Zaraz Wam to znajdę, pokażę. Voilà. Mamy stąd złożone i stąd. Dwa ruchy proste i od razu powiększamy przestrzeń bagażową z 600 litrów do znacznie większej wartości. Pora zajrzeć teraz do kabiny Velara. W oczy już przy samym wsiadaniu rzuciła mi się plakietka na słupku B, symbolizująca konstrukcję auta, bowiem Velar wykonany jest w 80% z aluminium, podobnie zresztą jak jego bliźniaczy odpowiednik w postaci Jaguara F-Pace'a. Wnętrze ma typowy dla Range Rovera salonkowy charakter. Od razu witają nas obszerne, bardzo wygodne fotele z opcjonalną 14-kierunkową elektryczną regulacją, podgrzewaniem i funkcją wentylacji. Poza tym mamy też wykonaną z zamszu kierownicę, która jest wygodna i dobrze leży w dłoniach, aczkolwiek podczas jazdy dłonie potrafią się ślizgać, przez to wolałbym osobiście skórzane wykończenie. Zamszowe wykończenie budzi moje obawy co do trwałości i utrzymania w czystości w przeciągu kilkuletniej eksploatacji. Mamy tutaj praktycznie same ekrany, totalną digitalizację, ekran ponad 10-calowy systemu multimedialnego PV Pro wprowadzonego przy okazji liftingu z 2020 roku. Ekran tworzy jedną płaszczyznę z deską rozdzielczą, a wówczas gdy odpalimy auto, wysuwa się on po to, by był pod ręką. Ma on ponad 10 cali przekątnej, podobnie zresztą jak umieszczony pod nim ekran od klimatyzacji. Przy okazji mogliście od razu sprawdzić audio. Mamy tutaj do czynienia z aż 19-głośnikowym systemem Meridian, który gra po prostu świetnie. Kosztuje dodatkowe 5700 zł. Ma moc aż 750 W. Oraz stylowe obudowy głośników mają motyw brytyjskiej flagi. Na tunelu środkowym mamy wykończenia z Piano Black oraz sprytny przycisk z napisem Land Rover, który pozwala na otwarcie klapki skrywającej jeden z cup holderów. Sam podłokietnik również jest obszerny i dzielony, bowiem otwiera się on w stronę tylnego rzędu, co nie jest do końca ergonomiczne, zaś umieszczono w nim wejścia po jednym wejściu USB-A oraz USB-C. Uważam, że to jest stanowczo za mało jak na współczesnego SUV-a o luksusowym charakterze. Zaś zdziwił mnie też brak indukcyjnej ładowarki, zwłaszcza że pod konsolą środkową wygospodarowano schowek. Jednak wnętrze, jeśli chodzi o ergonomię obsługi, jest całkiem intuicyjne. Choć na pozór może się to wydawać trudne i wymaga przyzwyczajenia, zwłaszcza obsługa dolnego ekranu od klimatyzacji, gdyż został on tak skonstruowany, że musimy, na przykład chcąc zmienić siłę nadmuchu, musimy najpierw kliknąć w symbol siły nadmuchu i dopiero zmienić to za pomocą pokręteł, którymi normalnie zmienia się temperaturę klimatyzacji. W praktyce okazuje się to wygodne, jednak wymaga poznania tego w ogóle, jak to zostało rozwiązane. Dobrą jakość ma też kamera cofania, jednak kamera została zastosowana tylko z tyłu, zaś z przodu mamy tylko czujniki. Ekran zapewnia wysoką rozdzielczość i dobrą jakość obrazu. Mamy bezprzewodowego Apple CarPlay'a i Android Auto,
a także cechuje się szybką reakcją na dotyk. Jest to nowy system, który także znajdziecie w pozostałych modelach Range Rovera oraz Jaguara. System PV Pro oferuje wiele funkcji, w tym możemy oglądać na przykład ustawienia napędu na 4 koła, możemy też łatwo przejść do Apple CarPlaya czy Android Auto, do funkcji multimediów, sprawdzić skąd chcemy słuchać muzyki, z jakiego źródła. Oprócz tego mamy też wskazówki ekonomiczne, zużycie energii, co w tym momencie na przykład zużywa nam klimatyzacja głównie, jako że dzisiaj mamy dość upalny dzień. Wskazówki ekonomiczne, historię spalania, a także ocenę stylu jazdy. Teraz przekonamy się, jak Range Rover Velar spisuje się podczas jazdy. Pierwsze, co nam auto zrobiło przy odpaleniu, to zakomunikowało usterce zawieszenia, jakkolwiek by to nie brzmiało. Kuriozalnie, gdyż nic się z autem nie stało, też nigdzie w żadną dziurę nie wpadliśmy, nic, co by mogło uszkodzić to zawieszenie, ale nie wykluczone, że jakiś czujnik po prostu dupału zaczął szwankować, jak to we współczesnych autach bywa. Czuć tutaj nastawienie na komfort jazdy. Przyznam się szczerze, że miałem wcześniej styczność z Macanem i z Alfą Stelvio i z Jaguarem F-Pace'em. One miały tą nutkę sportowca, ale po Range Roverze spodziewałem się raczej, tak jak wcześniej wspomniałem, że to będzie salonka taka. I także podczas jazdy, a tu okazuje się, że on ma całkiem niezłe kopyto. Zbiera się całkiem nieźle, choć czuć, że te 100 koni by się przydało. Z drugiej strony to w zupełności wystarczająca moc. Jednocześnie średnie spalanie wynosi w granicach od 10,5 do 11 litrów. Wciąż jest to przyzwoity wynik jak na ten segment pojazdu, zwłaszcza że na jednym baku zrobimy około 700 km, co znaczy, że mamy do czynienia ze sporym zbiornikiem paliwa liczącym ponad 70 litrów, co jak na obecne standardy jest rzadko spotykane. Układ kierowniczy jest całkiem bezpośredni. Zapewnia dobre czucie tego, co dzieje się z kołami. W każdym bądź razie, ile kosztuje ten samochód? W testowanej wersji jest to topowa odmiana AirDynamic SE. Topowa odmiana z bazowym silnikiem benzynowym. To brzmi dość kuriozalnie, z drugiej strony ma to sens. Zaczyna się ona od jakichś 313 tysięcy złotych, zaś testowany egzemplarz wraz z opcjami 334 tysięcy złotych, zaś testowany egzemplarz wraz z opcjami wyceniono na 414 tysięcy złotych, co jest wysoką kwotą, aczkolwiek konkurencja potrafi kosztować podobnie. Kosztuje podobnie i w zasadzie kwoty w tym segmencie rzędu 300-400 tysięcy nie robią już na nikim aż takiego wrażenia, zważywszy na to, że teraz wszystkie samochody podrożały. W ofercie Superauto znajdziecie oczywiście aż kilkadziesiąt egzemplarzy Range Rovera Velara, wiele z nich jest dostępnych od ręki. Wszystkie są fabrycznie nowe z 2022 roku, bokado wyposażone w różnych wersjach wyposażeniowych, dominuje silnik dwulitrowy o mocy 250 koni, więc wspomniany benzyniak, a także możecie dostać odmiany z dieslem. W gamie też jest dostępna odmiana hybrydowa plug-in, bazująca na dwulitrowej jednostce benzynowej i silniku elektrycznym o łącznej mocy 404 koni. Podsumowując, Range Rover Velar to naprawdę wszechstronny i wygodny samochód, taka ucieleśnienie nowoczesności, a jednocześnie takiego przywiązania do tradycji, do stylu, z jakiego od lat słynie Range Rover. Nie bez powodu powiedziałem wcześniej, że mam za zadanie przyciągnąć młodszą klientelę, bowiem jego lifestyle'owy design, zdigitalizowane wnętrze, które wbrew pozorom mogą zjeść całkiem intuicyjne w obsłudze, najwyższej jakości materiały, to wszystko przemawia na jego korzyść i stanowi duży atut w porównaniu do konkurencji. Mamy też słynny brytyjski styl, poza tym markę samą w sobie, którą jest Range Rover. Komfort, jaki zapewnia pneumatyka, ponadprzeciętne zdolności terenowe, zaawansowany system all-terrain, no i cena. To wszystko przemawia za tym, że Range Rover jest bez wątpienia autem prestiżowym, autem wszechstronnym i pokazującym, że właściciel ma gust. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Dajcie suba, lajka, komentujcie śmiało, udostępniajcie,